te pojawiły się zeszłej nocy. Dotąd naliczyliśmy ich 1250, nie licząc tych, które pojawiły się tej nocy. Mały kościół w centrum San Juan, Puerto Rico, poinformował, że w jego budynku pojawiły się tysiące szlachetnych kamieni. Skąd one się tam wzięły? Czy są prawdziwe? I w ogóle czemu się pojawiają? Jakkolwiek to wydarzenie wydaje się niezwykłe i znaczące, to nie informowały o nim żadne liczące się wiadomości. Wygląda na to, że oprócz paru chrześcijańskich ośrodków informacyjnych, nikt nie poświęca temu żadnej uwagi. Pastorem tego kościoła jest Dennis Rojas, człowiek o raczej burzliwej przeszłości. Gdy miałem 16 lat, przyjąłem Pana Jezusa jako mojego osobistego i wyłącznego Zbawiciela. Od 12 roku życia byłem homoseksualistą i zawodowym transwestytą. Ale dzisiaj dziękuję Bogu za uwolnienie i przemianę, jakiej doznałem i doznaję przez te 32 lata, odkąd postanowiłem służyć Panu. Pastor Dennis jest przekonany, że jednym z powodów, dla których te kamienie pojawiają się w sposób ponadnaturalny, jest to, że Kościół poświęcił się skupionemu uwielbieniu i oddawaniu chwały Bogu. Te kamienie szlachetne zaczęły pojawiać się 3 lata temu, gdy Dennis został pastorem Domu Odnowy i Miłosierdzia. Przez te 3 lata mieliśmy rozmaite ponadnaturalne doświadczenia i manifestacje, takie jak olej do namaszczania, pojawiało się złoto, srebro, szafiry, topazy, szmaragdy, rubiny. Bóg posłał anioła kamieni szlachetnych i pojawiły się wśród nas diamenty. To naprawdę coś, to prawdziwe błogosławieństwo. Jesteśmy tym nieustannie zdumieni. Pastor wyszedł i powiedział, anioł tu jest, anioł tu jest. Doświadczaliśmy w kościele fizycznych uzdrowień, uzdrowień nadprzyrodzonych, cudów stwórczych podczas zgromadzenia. Wszystko to Bóg uczynił, aby uwielbić swe imię, aby utwierdzić swe imię na ziemi. Mówię wielu ludziom przybywającym z różnych miejsc i z różnych narodów, że Bóg jest realny, prawdziwy oraz że czas cudów nie przeminął. Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i przez całą wieczność. I to jest prawda, w którą wierzę. Pierwszą ponadnaturalną manifestacją w Domu Odnowy było tajemnicze pojawienie się oleju na ścianach i na suficie kościoła. Kilka miesięcy później, w niewytłumaczalny sposób, olej przeniknął Biblię i zaczął z niej spływać na kazalnicę. Gdy pierwszy raz olej pojawił się na Biblii, miał zapach róż. I to oznaczało zapach wonności naszego mistrza. Potem ta manifestacja ustała na jakieś 2 bądź 3 tygodnie, a następnie olej znów zaczął płynąć, ale miał zapach nardu. Pojawił się też pył i ten olej miał w sobie perłowy osad, co oznaczało przygotowanie do służby. On oznaczał proces przygotowania do służby. On również przestał płynąć i trwało to około miesiąca. Wówczas zadzwonił do mnie pastor z Panamy i powiedział, że olej znów popłynie i będzie miał inny zapach. I to będzie miało nowe znaczenie. Ten kolejny olej będzie używany do fizycznego oczyszczenia. I potem zaczął płynąć olej o zapachu mirry. I to oznaczało cierpienie w służbie. Ten olej płynie do dziś. Parę miesięcy później Kościół zgromadził się na modlitwie, wstawiając się za miastem. Wtedy diamentowy okruch pojawił się na plecach pastora Davili. Jego żona wzięła go w rękę i zaniosła go do damskiej toalety,
Włączyła światło, a kiedy otworzyła rękę, był w niej taki brylant. I zaczęła głośno płakać. Odtąd kamienie zaczęły się pojawiać o różnych porach. Czasem 1, 2, czasem 10, 11, 12, 35 czy nawet 50. Wszystko zależy od poziomu, na jakim ludzie w kościele uwielbiają Boga. Ten biały spadł na głowę mężczyzny, kiedy modliliśmy się. Spójrzcie na jego rozmiar. Te kamienie zaniesiono do specjalistów, do jubilerów. Oni powiedzieli, że wartość kamienia zależy od szlifu i od przejrzystości oraz od jego blasku. Co powiedzieli ci specjaliści? Jubilerzy oglądali te większe kamienie, zabrali je do analizy i powiedzieli, że ich szlif jest tak doskonały, że nie mogą ocenić ich wartości. On przyłożył do tego kamienia instrument przypominający pióro, które miało w środku szkła. To urządzenie zaczęło pikać i podało wynik, który wynosił 11,5. I wtedy ten człowiek zapytał, skąd ja to mam? Ponieważ na Ziemi nie istnieje diament, który miałby taki wskaźnik. Biblia mówi w Księdze Wyjścia, że kapłani nosili napierśnik ozdobiony 12 drogocennymi kamieniami. Te, które tutaj mamy, dokładnie odpowiadają 12 kamieniom efodu, symbolizującym 12 plemion Izraela. To jest diamentowy pył. To był anioł, który mierzył dobrze ponad 2 metry. Na tym dywanie był olej. I dlatego ten diamentowy pył pozostał na dywaniku, kiedy anioł się pojawił. Zawsze znajdują Biblię otwartą na tej samej stronie. To jest ostatnia strona Księgi Psalmów i pierwsza strona Księgi Przysłów. Ten kościół wierzy, że Bóg nadal będzie zsyłał swoje cuda, a Jego chwała będzie ciągle wzrastać. Pastor Dennis mówi, że Bóg obiecał mu rubin wielkości piłki golfowej. W miarę jak olej płynie, a szlachetne kamienie pojawiają się, Bóg kontynuuje objawianie swej chwały temu kościołowi tu w Puerto Rico. Objawia siebie jako Boga nadprzyrodzonego. Oby świat otworzył wreszcie swoje oczy i mógł to zobaczyć.